Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Kinga, co ty tutaj masz? Pokaż. Taram. Ta-dam. To jestem ja dzisiaj, nie lot. Ojej! Krytycznie, no ale trzeba krytycznie, punktów nie ma, takie są fakty. Piąty konkurs za nami, ale teraz coś innego mnie ciekawi, bo nie wyszło po raz kolejny, ale w tobie jest energia. Ja wiem, że ty byś była gotowa teraz iść na górę, skoczyć jeszcze raz. Jak teraz to okiełznać? Jak tym zarządzać, żeby nie dać się ponieść tej złej energii? Znaczy to jest prawda, jestem bardzo zła, bo miałam niekorzystne warunki, a wiem, że to skakanie już jest do punktów i że mogę skakać co skok, to lepiej i faktycznie to już wychodziło. No nie wiem, no jest to kolejny taki kubeł zimnej wody, ale wiem, że jutro też jest dzień i jutro też będę miała szansę pokazać. Fajnie, że psychicznie tutaj wszystko gra, technicznie tak samo. No niestety, kurde, warunki dzisiaj były dupiate. Złe. Dobrze, dobrze, emocje tutaj muszą być, bo to jest taki konkurs. Nie zależy mi na tym, żeby tutaj cię usprawiedliwiać warunkami, ale to są takie zawody, kiedy nie chodzi o to, żeby mieć tę pomoc pod nartami, ale jeżeli idzie z tyłu lufa, to tutaj troszkę sprawa jest utrudniona. No tak, to jest prawda. I też nie mam superowych skoków, żeby faktycznie tam się wbijać do dziesiątki, żeby ten tylny wiatr jakoś mi tam mocno przeszkadzał. Aczkolwiek to jest taka skocznia, że naprawdę ten wiatr jest bardzo ważny. A tym bardziej, że jakby walczę o punkty, no to jest dla mnie, no, jeżeli tak jak dzisiaj było, to jest bardzo niepomocne. Jedziesz na górę z takim plecakiem właśnie świadomości, że to jest taki etap, że przydałoby się trochę pomocy od matki natury jeszcze? Znaczy zawsze gdzieś tam mam w podświadomości, że to nie ode mnie zależy, to jest fakt, dlatego też podchodzę do tego spokojnie po takich zawodach. Jeżeli byłaby moja wina, to faktycznie byłabym ogromnie zła, tak to myślę, że zaraz to przełknę, jutro się obudzę i będzie wszystko w porządku. A powiedz mi, łatwiej się pracuje teraz z tą świadomością, że ten bilet na igrzyska raczej jest, że tu nie trzeba się bić za wszelką cenę o to? Oczywiście, no chciałoby się punktować, ale to jest taka poduszka bezpieczeństwa trochę? Igrzyska swoją drogą, ale chciałabym po prostu tam jechać i być w dobrej dyspozycji, żeby mieć z tego uciechę. I to jest dla mnie najważniejsze, żeby te skoki wyprowadzić do jak najlepszego poziomu, a nie ciułać ten sezon. Były takie piękne słowa, że najważniejszy jest udział w igrzyskach, ale chyba nie o to sportowcowi chodzi. Nie, no bo udział jest bardzo ważny i to jest naprawdę spełnienie marzeń, ale faktycznie na te igrzyska się pracuje, więc udział to oznacza to, że się dobrze przepracowało i są skoki dobre. Ja miałam życiowy sezon, zrobiłam te punkty, tą kwotę. No a teraz po prostu chciałabym wrócić do tego bardzo dobrego skakania, żeby tam jechać i faktycznie tam być i się tym cieszyć. Pokaż tego biedaka nielota tutaj jeszcze. O co chodzi? Co to jest za historia? Oj!